Także Państwo zobaczą w naszym radiu obrotowym, latającym, mówimy, że ktoś chce doktorowi dokopać. Tak. Szkoda, że Państwo tego nie słyszeliście. Zaraz usłyszycie w następnych wiadomościach, że ktoś chce doktorowi dokopać. Znaczy, chce tonąć. Prezydent spotkał się na Krymie, kiedy sportowiec, który swoich sił próbuje także jako aktor i piosenkarz, zapytał, czy może otrzymać rosyjskie obywatelstwo. Władimir Putin miał z uśmiechem odpowiedzieć, że z przyjemnością spełni tę prośbę. Roy Jones deklarował, że nie tylko, że kocha Rosję, stwierdził, że rosyjskie obywatelstwo pozwoli mu zbudować most między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Tak. Pogoda. Dziś w całej Polsce ludzie mają się kłócić. A na termometrach w Zakopanem do 18 stopni, w Trójmieście 22, w Katowicach i Krakowie 23, dojść do układu porozumiewawczego, a religii ktoś ma dokopać, w sensie teokracji ostatecznie, żeby religii już nie było, bo te religie katolickie, arabskie i te inne tak dużo zła zrobiły, że już naprawdę, Państwo zobaczą, ile ciekawych rzeczy Państwo się dowiedzą w naszym radiu Tok FM Euro, Konchita Extra. Nigdzie indziej, jak tylko tu. Że koniec religii, to będzie drugi wynalazek wielki na świecie po internecie. Po wynalezieniu internetu. A więc widzisz. Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, zapraszam na spotkanie. Studio Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Terroryzmem. Kolejny raz, dzień dobry. Jak Państwo słyszeli, już rozpoczęliśmy taką debatę przed wejściem na antenę. Ale no jak Centrum Badań nad Terroryzmem, no to wiadomo, że terroryzm. Czyli takie słowo klucz, które służbom zapewnia specjalne dodatkowe fundusze, także wielu naukowcom zapewnia posady, a na świecie wcale bezpiecznie nie jest. Także to moje zdanie. Mam się odnieść do tego od początku. Proszę bardzo się odnieść. Mamy tak, gdyby terroryzm jako nazwa był od tego, żeby zapewniać fundusze tym służbom i naukowcom, którzy go badają, to powstałby dużo po tym, jak powstały te służby. Niestety to nieprawda. Jest dokładnie odwrotnie. Najpierw powstaje zjawisko społeczne, potem zaczynamy się bronić przed nim, jeżeli stwarza dla nas jakieś realne zagrożenie. No a gdzieś w międzyczasie zaczynają badać się badacze. Co więcej, trochę taki kazus wojskowy prochu żołnierz nie wymyślił, tylko naukowiec, który eksperymentował. Dopiero potem się ktoś wziął za to, żeby go użyć. I z terroryzmem jest podobnie. Teraz ja mam też wrażenie, że taka ideologizacja stanowisk bardziej szkodzi debacie niż jej pomaga. Bo to jest tak, że my z słowa terroryzm robimy takie swoiste tabu. Ten terroryzm gdzieś jest, on jest rozgrywany politycznie, ja powiem więcej. On jest w ogóle narzędziem osiągania celów politycznych, bo inaczej nie mamy do czynienia z terrorystą, tylko z masowym zabójcą, z seryjnym zabójcą, prawda? Więc skoro ten terroryzm jest narzędziem do osiągania celów politycznych, oczywiście, że rozgrywają go politycy. Oczywiście, że znajdę przykłady służb, które, tak jak pan powiedział, grają na podsycaniu pewnych lęków albo na pokazywaniu bardzo konkretnych stron tego terroryzmu po to, żeby osiągnąć konkretne cele, w tym przypadku strategiczne, taktyczne. No ale oczywiście jakby tych służb, tych naukowców nie było, terroryzm by nie zniknął sam z siebie. To z kolei też za daleko idące uproszczenie. Terroryzm dzisiaj jest. Terror jako taki był zawsze. Terroryzm, czyli ta końcówka, tak naprawdę czyni go po prostu przestępstwem. I tak samo jak rozmawiamy lub nie rozmawiamy o kieszonkowcach, a oni dalej okradają kieszenie i torebki, tak samo jest z terroryzmem. Czy będziemy o nich mówić, czy nie będziemy, terror będzie się dziać. Pytanie tylko, czy my będziemy do niego podchodzić realnie, rzetelnie się o niego spierać, kłócić, zastanawiać się nad metodami, czy będzie równowaga pomiędzy eliminacją powodów, pobudek tego, co czyni człowieka terrorystę, a zjawiskiem patologicznym, czyli że przez kogoś dogadają się z Putinem, że Ameryka... To wiecie Państwo, to wcale nie znaczy, że jedno z drugim się dogada. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o dziadu i o babie, prawda? Że na przykład na przykładzie Warsa i Sawy widać, jak bardzo oni się kupy nie trzymają. Tak samo i tutaj. Wschód
z Zachodem, Zachód ze Wschodem dogadają się tylko po to, żeby dać religii w łeb. A, no właśnie! To długo się Państwo musieli uczyć? Przecież to w Biblii to już 2000 lat temu. Więcej! Proszę Państwa, upadek Babilonu Wielkiego, upadek Wielkiej Nierządnicy, to ten temat ciągnie się już od 3000 lat. Przecież Państwo sobie poczytają, bo co to znaczy ta nierządnica? Dlaczego kobieta? Dlaczego Babilon Wielki jest kobietą? Niech Państwo poczytają sobie o starym, dwupokoleniowym Królestwie Judzkim i Południowym i o północnym, dziesięciopokoleniowym Królestwie Izraela. Dlaczego jedno jest nazwane Oholą, a dlaczego drugie Oholibą? A no właśnie, Ohola, Oholiba, to były dwie prostytutki, takie prostytutki, które odeszły od Boga Jahwe, które Boga Jahwe zdradziły. Ohola i Oholiba. Nie wiem, czy Państwo dzisiaj dojdą, które. Która to jest Ohola, a która to jest Oholiba. Czy to jest dwupokoleniowe królestwo południowe judzkie, czy północne dziesięciopokoleniowe królestwo Izraela. Nie wiem, czy Państwo do tego dzisiaj dotrą, ale na pewno dojdziecie, jeżeli chcecie, z pewnością, jeżeli dojdziecie. Także zapraszam, Filszpas, Damycz. Teraz wracam. Więc nie wiemy, jaką ilość tych danych, które posiadły te służby w ten sposób, zakamuflowano i nie pokazano nam, że one pochodzą z takiego właśnie monitoringu aktywności internetowej, telefonicznej. Ale jako się rzekło, powiedziałem, nie jestem miłośnikiem. Jeżeli chodzi o swobody obywatelskie, to tutaj działa jeszcze jeden mechanizm, który dotyczy bardzo mocno krajów, w których terroryzm pojawiał się często. Otóż im mniej umiemy my obywatele, im mniej robimy dla własnego bezpieczeństwa, trochę czasami rzeczywiście zmieniając tryb życia. Także proszę Państwa, będę miała, walczymy o to radio, o spadek, o to miejsce, bo tam jak jestem, proszę Państwa, u tego mojego kucharza, to jest miejsce takie, że jak to wiecie Państwo, uchciwego i fałszywego, to no inaczej to działa, jak tu, jak jesteśmy na Saskiej Kępie, bo tu jest takie miejsce szlachetne. Także szlacheckie. O Saską Kępę warto walczyć. No to niech będzie ten Mareczek, że będzie świadkiem. Lidia Lipska, proszę Państwa, Roger Junosza, no i Bernadetka, ta jego kochanka była, a jeszcze po piąte Wiesław Przybyłowicz. Jeszcze taka jedna Grażynka Wójcik, to jest jako szóste już koło uwozu. No ale wiecie Państwo, nawet wystarczą dwóch, trzech świadków, to będzie sześciu świadków, żeby proszę Państwa, tutaj żadna spółdzielnia sław, no niech sobie zabierają mieszkanie, proszę bardzo. Jeżeli nie dadzą tego spadku, no to dadzą po prostu lokum zastępcze. I tak nasze radio wciąż będzie nadawało, także tu nie ma problemu. Jeśli chodzi o siedzibę, nasze radio to KFM Euro, Koncita Ekstra. Będzie wciąż nadawało. Szanowanym Leszek Kaczyński był szanowany. No niech będzie szanowany. Chociaż to określenie mi za bardzo się nie podoba, bo najbardziej to, żeście uszanowali Jezusa Chrystusa 2000 lat temu. O charakterze, nie wiem, ideologicznym, ekonomicznym, to wszystko go nie spotykało. Owszem, miał strasznie skomplikowane życie rodzinne. Rodzice go niejako porzucili, on się wychowywał sam, no i deprawował się, jak widzimy, ale to widzimy dopiero po fakcie, też sam. Też staje się takim samotnym wilkiem, też staje się taką osobą, która gdzieś się zagalopowała w tych swoich frustracjach. To do samotnych wilków wrócimy po informacjach Radio Tok FM. Informacje już zbliżają się za chwileczkę o godzinie 10.20. Swoją drogą, interesujące jest to, że na przykład organizacje terrorystyczne, bo za taką na przykład uważane jest tak zwane państwo islamskie, na terenach, gdzie panują, zapewniają swoim obywatelom spokój i bezpieczeństwo. To jest nieprawda. Tak mówią eksperci i dlatego ludzie uciekają, no bo skoro mają żyć na jakichś terenach typu w Syrii, gdzie wiadomo, czy zginą, czy nie, to lepiej być na terenie państwa islamskiego,
Tam przynajmniej jest bezpiecznie. Wrócimy także do tego wątku, gdzie? Że prześlak Centrum Badań nad Terroryzmem na terenie państwa islamskiego. Państwo zobaczą. On nawet nie rozumie, ten dziennikarz, a Jaśko powiedział, że ma nie po kolei w głowie. Nawet nie rozumie tego, że religia będzie zniszczona. Co państwa islamskiego, jak za 5 minut religii może nie być? Zaraz wrócimy do tematu. Ustawa zakazuje także m.in. ingerencji genetycznych i zakłada stosowanie in vitro po co najmniej rocznym leczeniu niepłodności. Ostrzał był tak silny, że żołnierze zablokowali drogę do Debalcewa aż na 30 tygodni. Rzeczywiście przyglądamy się tej sprawie i powiem szczerze, nie mogę wyjść z podziwu, jak pewien rodzaj... Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku o 17. Bartosz Dąbrowski, gorąco zapraszam. Reklama. Teraz w MediaMarkt. Specjalna oferta na powrót do szkoły. Sprawdź najnowszą gazetkę. MediaMarkt.pl. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś państwo, moi drodzy państwo, czy państwo widzieliście kiedyś w Biblii takie słowa? Ci dwaj, ci obydwaj królowie będą jednej myśli i oddadzą pokłon bestii. Czy państwo wiedzą, co to może znaczyć? Że jest coś takiego, jak organizacja pomiędzy jednym królem, pomiędzy drugim królem, jak kiedyś to była Liga Narodów, teraz to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ. To w Biblii jest jako bestia, która jest ósmym królem, wychodzi z tych siedmiu, ale nie jest oddzielnym, samotnym królem, tylko z tych siedmiu. Państwo zobaczą, jak oni tutaj mataczą diablo, ja to wszystko wyczuwam. No i teraz tak, ci dwaj królowie, będąc jednej myśli, oddają, w ogóle cały świat oddaje pokłon bestii, która jako zły róg występuje przeciwko Panu Bogu. Proszę każde moje słowo tutaj przeanalizować. I wydany zostanie werdykt, dekret pochodzący z ust tej bestii, która mówi przeciwko Bogu, żeby zniszczyć religię. I tak będzie. I tak będzie. No to powiedziałem. Biedronka. Codziennie niskie ceny. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepu. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do Besilate 250 mg. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ile kosztuje najtańszy abonament dla firm? 15 zł i 25 groszy? Czyli tyle, co 3 litry benzyny w wakacje. O, to najtaniej na rynku. No właśnie. Teraz w Orange dla firm już za 15,25 plus VAT miesięcznie komunikujesz się bez limitu oraz korzystasz z internetu LTE w smartfonie. Tak tanio jeszcze nie było. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Myśmy na szczęście mówili tu o bestii, gdy była reklama za grosz. Ale teraz posłuchajmy wiadomości w naszym radiu TOK FM. Euro, Conchita Extra. Poklękowski, zapraszam. Grecja zwróciła Europejskiemu Bankowi Centralnemu 3,5 miliarda euro bieżących należności, poinformowało źródło zbliżone do rządu w Atenach. Wpłata została dokonana, a pieniądze są już w drodze, powiedziała agencja Reutera, anonimowe źródło. Rząd Niemiec spodziewa się w tym roku aż 800 tysięcy uchodźców, to dwa razy więcej niż przewidywały niedawne szacunki.
Nie żyje Egon Bahr, współtwórca zachodnio-niemieckiej Ostpolitik, czyli polityki porozumienia ZSRR, Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Polityk SPD zmarł w wieku 93 lat. FBI poinformowało o wszczęciu śledztwa w sprawie włamania na komputery portalu Ashley Madison, wykorzystywanego przez małżonków do organizowania sobie skoków w bok. Wcześniej hakerzy ogłosili, że opublikowali dane milionów klientów tego, jak się wyrazili, niemoralnego serwisu. Portal ten ma 64 miliony użytkowników. Informacje kulturalne. Patrycja Panat, zapraszam. Kontynuacja kultowego Lubiewa. Przygody Dianki i Michaśki, które pracują jako męskie prostytutki w Wiedniu i w Córach. Opatia do tego błyskotliwa ocena zachodniego społeczeństwa lat 90. Prawdopodobnie jesienią ukaże się nowa książka Michała Witkowskiego. Ohola i Oholiba w radiu. To KFM. Euro. Ekstra. To się może przydać do prozy. Dwie prostytutki. Ohola i Oholiba. W radiu, KFM, Euro, Koncita, powiedziałbym, no wyjątkowo soczystym. Taka mieszanina, jak to ja mówię, Ausländer, Deutsch, wszystkich w ogóle tych języków, tych chłopców z Europy Wschodniej. Wywiad z Michałem Witkowskim dziś po 17.40. Zapraszam na kulturę osobistą. Igo Pogorelicz wystąpi dziś w ramach festiwalu Chopin i jego Europa. To właśnie odważne interpretacje chopinowskich kompozycji na konkursie w Warszawie 35 lat temu przyniosły mu światowy rozgłos. Już na początku kariery zyskał miano buntownika przekraczającego granice artystycznej swobody. Jego recital dziś o 20.00 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Ciężkie rockowe brzmienia w weekend w Bydgoszczy odbędzie się tam 13. edycja festiwalu Muszlafest, który kontynuuje tradycje jarocińskie. Na dwóch scenach w parku w Myślęcinku wystąpią m.in. Lux Torpeda oraz legendy muzyki undergroundowej, Cela numer 3, Alliance i Inkwizycja. Ale Muszlafest to również zespoły zagraniczne. O włoskim The Offenders opowiada Kuba Ignasiak. Włosi, którzy stacjonują w Berlinie, parają się bardzo takim klasycznym ska, okraszonym trochę rockabilly. Bardzo skoczna muzyka, bardzo wesoła. Stick to Your Guns z Kalifornii, Rise of the North Star. Także niedługo będzie, proszę Państwa, zjazd Świadków. Ten amerykański jest okraszony trochę tym zjazd Świadków do spadku. Kalifornijską melodią. Ten paryski jest dużo cięższy, dużo bardziej poważny. Pierwsze koncerty w piątek i w sobotę o godzinie 16. A kolejne informacje kulturalne o 14.20. Zapraszam. Także proszę Państwa, nie potrzebujemy żadnych świadków z tego bloku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jakieś takie mohery, to po co mi takie mohery? To znaczy, to nie o to chodzi, że to mohery tylko, tylko żeby nie kłamały, nie kombinowały, nie salcesanowały, nie kręciły. No, buziaczki i proszę jeść kaczki. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Cezary Łasiczka, program Owczarek, Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas jest Państwa i moim gościem. Rozmawiamy o wilkach samotnych, ale nie tych, co buszują po lasach, tylko tych, co siedzą sobie w lasach czasem, jak Ted Kaczyński, którego Pan wspomniał. No taka pierwsza postać chyba rzeczywiście, która gdzieś się daje zauważyć, chociaż tak naprawdę w ogóle słowo samotny, więc to sformułowanie samotny wilk, tak naprawdę Metzger i Curtis, czyli supremacjoniści białej rasy, taka radykalna milicja, organizacja założona w Stanach Zjednoczonych. O, proszę bardzo, czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To wszystko tu prześledzę, co oni to mówią, także niech Państwo się nie boją, nic nie przemyci się, żadnego kłamstwa, żadnego zła, żadnych nieszczerości. Na tym polega przecież też internet, że już po głosie można poznać, kto dzwonił tam do tego pogotowia przeciwko tam antyterrorystycznego. No bo proszę Państwa, ja zadzwoniłam tutaj pod stadionem, nawet jest na filmie nagrane, u nas wszystko jest tu i teraz, na dłoni znajdziesz w sekundzie. Dwóch takich szło pijaczków, 17-latków, 18-latków i oczywiście jak nie żebrzą, to coś tam
muszą mredzić, krakać, zaczepiać. Także proszę Państwa, jakieś takie moherowe, no Polaczki takie są. Jest to wars i sawa, mydło i powidło. Jedno się drugiego nie trzyma i w ogóle, że się kupi, to wszystko nie trzyma. Dlatego mówimy tutaj o dwóch królach, którzy będą jednej myśli i oddadzą władzę, najpierw pokłon, potem władzę bestii. Czym jest ta bestia? Szybciutko czytaj. Masz zadanie do Google, się wrzuć, zobacz, czy ta oszustystyczna organizacja ci pomoże. Ohola i Oholiba. Bo obraz bestii to różnie może być zmataczony, przerobiony przez całe wieki. No, ale przecież wiadomo, że bestia i ta organizacja to nie jest jakimś cielesnym królem, które ma siedzibę cielesną, ziemską, taką, jak to mówimy o tych samotnych wilkach, że to może latać, że to może zmieniać miejsce. Tak jak wiecie Państwo, zastanawiali się ludzie, jak działa ten internet, że cholera. Kiedyś trzeba było pójść na pocztę, żeby zwykły telegram wysłać, a teraz to naciśnie i mail poszło. Obraz, zdjęcie, że wszystko poszło. Także buziaczki i że proszę jeść kaczki. Które owszem pisały, że obaj są, że tak powiem, połączeni, powiązani z terrorystami. Tyle, że Rosjanie tak piszą właściwie o wszystkich, którzy wyjeżdżają z Kaukazu. Jak to politykom wierzyć, bo to akurat jest polityka tym służbom narzucona. W ogóle wiara akurat we współpracę z Rosjanami, jak nie widzę specjalnie do tej pory, żeby nawet w obrębie walki z terroryzmem tutaj były jakieś takie zasady, które pokazują, że my się posługujemy choćby podobnymi metodologiami. Tak? Ale wracając do Czernajewów. Ani jeden z nich nie był wystarczająco silny, wystarczająco właściwej konstrukcji psychicznej, żeby przetrwać szkolenie w takim obozie, a po powrocie z takiego obozu, żeby efektywnym członkiem takiej organizacji pozostać, czyli atakować gdzieś na świecie. Świetnie się nadawali do zmanipulowania, do nasycenia ich pewną ideologią, w tym agresją i nawoływania do tego, żeby dokonali ataku. Oni tego ataku dokonują. Jeden z braci rzekomo pod wpływem drugiego. Tej relacji znowu nie jesteśmy w stanie dowieść, bo tylko jeden przeżył, żeby złożyć zeznania. I dokonują ataku, który tak naprawdę taktycznie jest atakiem nieudanym. Proszę zwrócić uwagę, że ta ich bomba nawet nie detonuje, to jest gwałtowne spalanie, deflagracja czarnego prochu. Tych osób, tak naprawdę ofiar, jest tam nieznaczna ilość, spora ilość rannych, ale ranga miejsca, brak tego, że się służby niejako czy obywatele spodziewali takiego ataku, trudność w ochronie takiego przedsięwzięcia powoduje, że osiągają cel propagandowy. Tak naprawdę dzisiaj ten solo terrorysta, samotny wilk czy samotny atakujący, niezależnie od tego, z kim i jaką formułą będzie połączony, dość łatwo będzie osiągać cele propagandowe z jednego powodu, bo będzie nas przerażać, bo mamy ogromny kłopot, i tutaj powinno paść nazwisko Breivik, z przewidzeniem działania takiej osoby, bardzo często bowiem ona nie popełnia wcześniej ani żadnego przestępstwa, ani nawet wykroczenia. Jasne. Ale jeżeli teraz byśmy wzięli... rzucam taką ideę, bo pewnie trudno by to było, tak? Ale gdybyśmy wzięli różnych, nazwijmy to samotne wilki, tak? Gdzieś tam je wrzucili do jakiejś bazy danych i zastanowili się, czy można w jakiś sposób uwspólnić albo wydzielić jakiś zbiór przekonań. Czyli pod tytułem, co jest złego na świecie, dlaczego ja muszę zareagować, tak? Czy to jest tak, że... No bo są tacy, którzy mówią, nie wiem, moi bracia są zabijani, są w obozach i tak dalej, nie wiem, tak? Są inni, którzy mówią, niesprawiedliwość na świecie, prawda, nierówności społeczne. Są inni, którzy mówią, multikulti nie działa, za chwilę nasz kraj zaleją imigranci i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, czy można... Abstrahując od ocen tych ideologii, samotny wilk najbardziej rzeczywiście w tej chwili, statystycznie przynajmniej, w ujęciu statystycznym, najbardziej przypisywany jest ideologiom skrajnie prawicowym, ekstremistom tej prawej strony sceny politycznej. Najczęściej były to w Stanach Zjednoczonych te milicje, które się kłócą niejako z istnieniem, funkcjonowaniem rządu federalnego. Natomiast w Europie rzeczywiście te ataki, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, najczęściej były dyktowane
mniej lub bardziej błędnym zrozumieniem czy ekstremistycznym ujęciem tego, co dzieje się po prawej stronie, czyli związane z tymi prawicowymi ruchami. Jeżeli chodzi o lewacki terroryzm z kolei, tam niezwykle rzadko zdarza się atak typu samotny wilk czy solo terrorysta, ponieważ najczęściej ataki, które odnotowywano do tej pory, to było działanie zbiorowe małych komórek lub większych zespołów, zresztą mniej lub bardziej udane. Jeżeli chodzi natomiast o terroryzm... Czyli obydwie prostytutki w radiu, Tok FM, Eurotuńczyka Ekstra, Ohola i Oholiba 20 sierpnia 2015 roku. Nie widzę dużej polemiki wśród ekspertów. Polemiki, proszę mówić Możemy mówić o soloterroryzmie. Trochę rzadziej do tej pory był to taki stricte samotny wilk, znaczy ktoś, kto w ogóle w żadnej formule nie przystawał do organizacji. Ale to się zmienia. Zmienia się właśnie pod wpływem tego nowego podejścia do mediów społecznościowych, tej radykalizacji, w której tak naprawdę strasznie skrócił się dystans pomiędzy przynależnością, tą taką instytucjonalną, tak, a przynależnością ideową. Znaczy w momencie, kiedy na przykład chociażby, nie wiem, muzułmaninem konwertytą można zostać, kiedy się szahadę wpisze klawiaturą, tak? I tak właśnie wpisał swoje wyznanie wiary ten, kto w Kanadzie, pan, który w Kanadzie zaatakował w ubiegłym roku parlament. On był 28 dni tym muzułmaninem, zanim zaatakował parlament w imię światowego dżihadu. No to nie wiemy, ta przynależność... Został zastrzelony Ale on to deklarował we wcześniejszej korespondencji z wieloma osobami. Także... Deklaracje wierzę. No, wie pan co, ja może nie wierzę w deklarację, natomiast wiem, jakie są badane dowody wobec tej sprawy. To tutaj rzeczywiście się zmienia rzeczywiście ten dystans pomiędzy tym samotnym wilkiem albo solo terrorystą, jeżeli chodzi o przynależność do organizacji. Dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia z tym, że do organizacji przynależeć wystarczy po prostu pomyśleć, że się do niej chce przynależeć, zgodzić się z pewnego rodzaju ideologią. Tak? Te ataki rzeczywiście dzisiaj się również nasilają, choć nie brakuje tych, które w sposób oczywisty są manipulowane przez organizację w osobistym, bezpośrednim kontakcie z osobą, która ataku dokonuje. Czy to już jesteśmy na zawsze skazani na terroryzm? Czy można zmienić sytuację na świecie tak, żeby była, nie wiem, sprawiedliwość, równość, braterstwo, zamożność? No bardzo ładnie to wszystko brzmi. Ja gdybym znał sposób na to, to pewnie dostałbym Nagrodę Nobla, albo przynajmniej został szefem ONZ-u, o którym do tej pory mam mniemanie takie, że się kończy mniej więcej jak Liga Narodów kiedyś i nie jest w stanie efektywnie zarządzać konfliktami na świecie. Ja powiedziałem dzisiaj Liga Narodów i nie mówi on tego? Mówi. A ONZ to co? I już panu to jest, dlaczego. Proszę państwa, cały ten obraz. Ten zawód wybrał chyba mnie bardziej niż ja. Obraz bestii, nie jako bestia samodzielna, wychodząca z morza, bo tak to Biblia proroczo, obrazowo pokazuje, że te poszczególne potęgi światowe to były jako bestie wychodzące z morza. No obrzydliwe, z paszczęką wielką. Mówimy tutaj o bestii rzymskiej. Państwo zobaczą, jak się ta religia katolicka wcieliła w tę rzymską w 325 roku. Frustracja, która się wiąże z tym, że tego kontaktu nie ma, powoduje, że szuka się ideologii, która z kolei usankcjonowałaby to, że się chce uderzyć pięścią w stół. Stać się kimś ważnym, bo skoro ja nie mogę przynależeć, to może inni będą przynależeć do mnie. Może ja jestem po prostu urodzonym liderem, tylko jeszcze tego nie sprawdziłem. I z Breivikiem jest chyba podobnie. Ja widzę bardzo mało aktywności politycznej, czy jakiejkolwiek publicznej, w której on by się wypowiadał na tematy, które w ataku terrorystycznym rzekomo są, czy w jego manifestie rzekomo stanowią jakieś tło. I znacznie wcześniej szuka sposobów na nauczenie się posługiwania bronią, czy skonstruowanie urządzeń wybuchowych, niż szuka ideologii, bo nomen omen ten jego manifest poza dość zgrabną kopią kilku innych manifestów czy publikacji, bo tak naprawdę i publikacji jest sporo, on się w największym uproszczeniu kupy nie trzyma, przynajmniej jeżeli chodzi o tą ideologię. Część to jest kopia manifestu Teodora Kaczyńskiego. Ten walczył z cywilizacją, a nie z multikulti. Po prostu do edukacji. Do edukacji tak. Czyli prace licencjackie, prace magisterskie, kopiuj, wklej, brak samodzielnego myślenia. Tak, ale no pan co, bo w relacji... Breivik, tak. No bo Breivik wydaje mi się, że był świetnym studentem w Polsce, tak? Gdzie mamy całą masę prywatnych uczelni, które mówią, a tam, dobra, zapłaciłeś, dobra, 40% plagiat, niech leci. W
wymyślimy jakiś durny temat. Ja się nie spotkałem z taką uczelnią, przynajmniej w naszej tak nie jest. No, jak pan spróbuje zrobić plagiat w Collegium Civita, spostrzegam, przynajmniej dwa systemy komputerowe zweryfikują, czy to jest plagiat i poproszą pana o nową pracę. Jasne, ale jeszcze działają trochę na niejasnych zasadach, ale do tego wrócimy może po informacjach. No i teraz, gdyby uczono krytycznego myślenia, to chociaż te może manifesty terrorystyczne byłyby oryginalne. Absolutnie jestem za tym, żeby starać się nauczyć krytycznego myślenia. Absolutnie jestem też przekonany, że nawet gdyby nasze życie było jedną wielką sielanką, to znajdą się osoby, które sięgną po przemoc. Nie po to, żeby osiągnąć doraźny cel, taki dla siebie bezpośrednio, nie wiem, jestem głodny, to zabiorę panu jabłko. Tylko po to, żeby stać się kimś ważniejszym, żeby było o mnie głośno, żeby osiągnąć cel, który w domniemaniu można nazwać politycznym lub światopoglądowym. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach radia TOK FM. Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, jest Państwa i moim gościem. Jeżeli mają Państwo uwagi, pytania, proszę pisać czarek@tok.fm. Tak. To terroryzm jest dzisiaj naszym tematem, a dokładniej taki zmieniający się samotny wilk. Dawniej i dziś. Ciekawe, czy są jakieś szkoły samotnych wilków. Nie, ale jest na środowisko. I tutaj też warto by to włączyć do naszej dyskusji. Skąd się bierze samotny wilk? Dobrze. Informacje już za kilka minut o 10.40. Po informacjach wracamy. Pocelował, bo tutaj akurat w Warszawie nie ma w ogóle wilka, nie ma osła, chyba że może osioł, nie ma jelenia, bo tu nie jest Puszcza Białowieska, przepraszam bardzo, nawet Anglo-Ameryka Białystok tu nie jest, moherowa Warszawa katolicka tylko. Historia muzyki według Radia Złote Przeboje, czyli kartka z kalendarza wydarzeń muzycznych i nie tylko. Od poniedziałku do piątku przed północą w Radio TOK FM. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz za każde wydane 500 zł dostaniesz 50 zł na karcie podarunkowej. Przyjdź po robota planetarnego Kenwood o mocy 1500 watów za 2899 zł i odbierz 250 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Podstawa pielęgnacji? Dokładne oczyszczenie twarzy. Nawet z tego, czego nie widać gołym okiem. Dlatego nie idę na żadne kompromisy i stosuję Biolip. Oczyszczający żel do mycia twarzy ze szczoteczką. Jej miękkie, silikonowe mikrowłókna dogłębnie oczyszczają skórę nawet w trudno dostępnych miejscach. Biolik, żel do mycia twarzy, sprawia, że skóra jest perfekcyjnie czysta, a do tego aksamitnie gładka i gotowa na mój ulubiony krem. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Nie ma. A to było prawdziwe amory pomidory. Malinowe, daktylowe i żółte, śliwkowe. Ale już po pierwszych zakupach każdy znalazł inną miłość. Bawole serca i cherry zebra. Miłość do pomidorów w hipermarkecie Carrefour, więc wszystko skończyło się szczęśliwie. Hipermarket Carrefour przedstawia festiwal pomidorów. W roli głównej pomidory krajowe za złoty 69 zł za kilogram oraz filet z kurczaka za 12,99 za kilogram. Tylko do 25 sierpnia. Carrefour pozytywnie każdego dnia. Bezskutecznie rzucałam palenie, aż trafiłam na Destmoxan. Destmoxan to ogromne ułatwienie. Nie paliłam już po 4 dniach, a na całą kurację wystarczyło jedno opakowanie. Destmoxan. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dwowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, ponieważ niedawno przybytym zawale serca, uderza mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpiecznewakacje.pl. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj, bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia. Stopy gładkie jak u dziecka?
Ty też możesz osiągnąć taki efekt w krótkim czasie i to u siebie w domu, stosując skarpetki złuszczające z Silkatil. Ja tak myślę, proszę Państwa, że jeszcze można pojechać na wakacje. Przecież jeszcze wakacje to się nie skończyły. Dopiero mamy 20 sierpnia, a tak naprawdę to jeszcze studenci. Przecież mamy jako studenci do czego? Cały wrzesień jest nasz, do października. Aha. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Minęła 10.40, Michał Poklękowski, zapraszam. Statek, na pokładzie którego jest 2,5 tysiąca syryjskich uchodźców, którzy w ostatnim czasie potajemnie przedostali się na greckie wyspy, u wybrzeży Turcji zawinął do portu w Pireusie, poinformowała grecka telewizja. Prom samochodowy został wynajęty przez rząd w Atenach. Od niedzieli trwało kwaterowanie uchodźców na pokładzie. Statek miał być ich tymczasowym pływającym domem z urzędową placówką do załatwiania prawnych formalności. Więcej na ten temat w kolejnych informacjach Radia Tok FM. Ministrowie spraw wewnętrznych Francji i Wielkiej Brytanii podpiszą nowe dwustronne porozumienie w sprawie przeciwdziałania napływowi tysięcy uchodźców do portowego Calais na północy Francji i ich próbom nielegalnego przedostania się przez tunel pod kanałem La Manche na Wyspy Brytyjskie. A Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii chcą dziś strajkować. Ma to być protest przeciwko dyskryminacji imigrantów. Wielu z nich mówi, że akcja jest potrzebna. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ sama pracowałam w hotelu i Polki są bardzo źle traktowane przez wszystkich. Protestujący chcą pokazać, jak wielki wpływ, dobry wpływ na brytyjską gospodarkę mają zagraniczni pracownicy, w tym ci z Polski. Co nie myśleli, że Anglia to jest Ameryka. W zamachu bombowym w centrum Bangkoku rzecznik tajski... Anglia, Ameryka to nie jest albo tylko Anglia, albo tylko Ameryka. To jest mieszanka, jak to się mówi tu w Polsce, na przykład o cygano, że do dziadogada. To mogą być cyganie, mogą być katolicy, mogą być półkatoliczki, cyganki, różne potworki. Teraz wszystko jest. Mamo, przyjeżdżajcie. Wszystko jest. Przyjeżdżajcie. Magazyn reporterów duży format. UEFA ukarała Lecha zamknięciem stadionu na jeden mecz i 50 tysiącami euro. Zbigniew Boniek, prezes PZPN-u, uznał, że winni nie są kibice, tylko antyfaszystowskie stowarzyszenie Nigdy Więcej, które doniosło o fladze do UEFA. Dlaczego człowiek, który walczy z rasizmem na stadionach, jest wrogiem polskiej piłki? Duży format. Dziś w Wyborczej. Właśnie. Dlaczego? Reklama. Proszę Państwa, jeszcze ta Ameryka nie jest wywalczona w pełni jako ten raj. Na całej ziemi raj Bóg przywróci. To jest taka pieśń numer 4. Jak Państwo posłuchacie El Hof Art 2000, może raczej od końca, od początku, to prędzej znajdziecie. Na całej ziemi Bóg raj przywróci. Umiemy, no możemy zastanawiać, kto. My, Europejczycy, my, nie wiem kto. Dlaczego jest tak, że niektórzy mówią, możemy się pokłócić, może, nie wiem, złapać się za głowy, no i zaraz będzie interweniowała, nie wiem, policja i już koniec konfliktu, tak? A są tacy, którzy mówią, nie zgadzam się z moim państwem, nie zgadzam się z mojej z religią, nie zgadzam się z obyczajami, nie zgadzam się z polityką, a więc zamiast dać temu wyraz poprzez właśnie, nie wiem, założenie partii, przystąpienie do partii, pisanie bloga, to wezmę, nawrzucam gwoździ, coś tam z nimi zrobię. Tak, tutaj rzeczywiście taka skłonność do tego przestępczego, tego niezwykle agresywnego postępowania też postępuje, no na moment, ale wydaje mi się, że to chyba najbardziej jest związane z tym, że dzięki zmianom cywilizacyjnym myśmy się trochę w ogóle oduczyli tych mechanizmów społecznych, które funkcjonowały do tej pory. My się trochę rzadziej spotykamy gdzie indziej niż w mediach społecznościowych, a tam panu znacznie mniej grozi za na przykład zablokowanie kogoś albo powiedzenie mu bang, bang, właśnie cię zabiłem, prawda? Bo to się dzieje w
tak naprawdę społeczności wirtualnej. Na ulicy dzieje się to rzadziej. Mamy też trochę inne typy frustracji, rzeczywiście one się zmieniają, one postępują zarówno na podłożu tych niezaspokojonych potrzeb ekonomicznych, jak i po prostu niezaspokojonych ambicji. Dzisiaj świat się zglobalizował i często obserwujemy, że to wcale nie ci najbiedniejsi zostają terrorystami. To nie są te warstwy społeczne, którym tak naprawdę brakuje chleba i wody. One mają znacznie poważniejsze problemy niż polityka. One muszą zdobyć wodę i chleb. Natomiast tam, gdzie osoby nie zaspokajają takiej własnego poczucia wartości, żyją w świecie, w którym nad nimi jest szklany sufit, znaczy mają, osiągnęli pewien dobrostan mniejszy lub większy, ale widzą i obserwują obok taki, który jest im niedostępny, to najczęściej stanowią rzeczywiście tą grupę, która do agresji się posuwa. Czyli nierówności. Czyli nierówności, tak. Wszelkie nierówności, one tutaj już generalnie rzeczywiście będą funkcjonować. Dzisiaj też zauważamy, że z jakąś ogromną łatwością ci, którzy manipulują, posługują się mechanizmami, które jeszcze 20-30 lat temu absolutnie by nie zadziałały. Mówienie oczywistej nieprawdy, przekłamania, tworzenie teorii spiskowych na bazie zdarzeń, które są dobrze zbadane, tak? Powodują, że pociągają za sobą niejako tłum tych, którzy bardzo chcą, mam wrażenie, uwierzyć w coś, co wyjaśnia często zjawiska no niezwykle proste i dawno już wyjaśnione. Na tym tle też tworzą się postawy agresywne. Wracając teraz do tych solo terrorystów. Otóż solo terrorysta rozumiany jako ten, choć trochę połączony z organizacją, w imieniu której będzie walczyć, kontra ten lone wolf, samotny wilk, który w ogóle nie musi mieć z nią żadnych kontaktów, wszystkie decyzje podejmie sam, obaj uzależnieni są od tego, żeby okazać, wykazać, że jakaś ideologia, jakieś działanie za nimi stoi. W przeciwnym wypadku będą po prostu zbrodniarzami masowymi lub seryjnymi, w zależności od tego, czy się w czasie, czy się rozłożą, czy też się ale ideologia będzie w jakiś sposób musiała trafić na podatny grunt. Tak, chociaż akurat z punktu widzenia samego sprawcy zamachu, ten grunt nie jest niezbędnym elementem samego działania, samej tej części sprawczej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja w jakąś ideologię wierzę albo myślę, że ją reprezentuję, czy nawet nie zginę w zamachu, bo to nie jest zamach samobójczy, to odrębna grupa, tak? Ale wydaje mi się, że zawalczyłem niejako tą ideologię w sposób właściwy, to fakt, że się ze mną inni nie zgadzają, zupełnie nie będzie godzić w te decyzje, czy ten proces myślowy, który tutaj nastąpił. Z Breivikiem tak naprawdę niewiele osób się zgodziło i jak pan widzi, pomimo jego wezwań, on nie spowodował światowej rewolucji i walki z multikulti, a przynajmniej takimi słowami w manifestie się posługiwał, takiego ruchu nie obudził, tak? W kraju, w którym działał, w Norwegii, czy w ogóle szerzej w Skandynawii. Taki ruch się pewnie obudzi, tylko że nie pod wpływem działań tego typu frustrata. On się obudzi pod wpływem manipulacji politycznej, on się obudzi pod wpływem na przykład malejącego znaczenia. Dzisiaj troszeczkę na temat Breivika, troszeczkę na temat terroryzmu, to się państwu przyda, bo znaczy, wtedy, kiedy politycy tych głównych w strachu żyjemy wszyscy teraz, proszę państwa. Lewica, mówią do ludzi, w stosunku do których życzą sobie przekazać im pewien program. Obserwujemy niezwykle rzadko zachowania, które wiodą do terroryzmu czy akty terroru. Tam, gdzie sięga się do niezwykle radykalnych, tych ekstremistycznych skrzydeł i pobudza się ekstremizmy, zaczyna działać mechanizm kuli śniegowej. Co się bowiem dzieje, kiedy taki polityk mówi, ok, protestowaliśmy, nasi oponenci to wróg śmiertelny i należy go zneutralizować, ktoś morduje tego wroga śmiertelnego, bo zrozumiał to wprost. Polityk mówi, no nie, ja do morderstw nie nawoływałem, to było uproszczenie, prawda? A teraz co się dzieje, kiedy on już w takim obudzonym ruchu kilku osób, jednej osoby, kilkuset osób, powie, ok, teraz już będziemy grzeczni, bo wszystkie radio, Talk FM, Euro, kończy ta taki skrajny ruch już obudzony, z nami, proszę, tylko z nami, wygrać. Teraz po prostu przestałeś reprezentować. To jest trochę mechanizm, który łatwiej się budzi, takie ekstremizmy łatwiej się budzi, niezależnie od ich podłoża, tak, niż wygasza. Bomba może w tej siatce białej być. Tak. Chociażby separatyzmów. Na słuchy, proszę państwa, wszystko słyszymy, to pozwala nam mówić widzimy, wiele rzeczy, proszę państwa. Dorzuć w atakę, my chcemy współpracować z ludźmi dobrymi.
tak dalej. Proszę Państwa, z ludźmi dobrymi chcemy współpracować dla dobra pokoju w społeczeństwie, na świecie, dla dobra żyć, walczyć i umierać. No bo wiecie Państwo, że ci, którzy głosili Słowo Boże w czasie okresu reformacji, oddawali swoje życie w ofierze. A Husto co? Czemu się nie poszli do Pałacu Staszica na wystawę o Janie Husie? Jeszcze pewnie jest. Będzie niezwykle trudno takie wspólne uzgodnienie, kiedy słowa jest naruszana, bo właśnie dochodzimy do granicy. Warszawa jest katolicka. Chyba byłaby dyskusja bardziej i nawet proszę Państwa, jak ja byłam w Pałacu Staszica, bo tam chodziłam do tegoż starego BUW-u, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, który to stary BUW podpadł, bo tam nudno jest na górze w tej sali komputerowej. Tam teraz jeszcze remont jest. Dziadostwo, tak. To ja weszłam tam do Pałacu Staszica na tę wystawę. A tam kolejne dziadostwo. Stoi baba z dziadem. I tak się zapił. Dziwił się, że ktoś tu przyszedł. No, przepraszam bardzo, jeżeli w radiu Tok FM jest reklamowana wystawa o Janie Husie, no to tylko przyjść i zobaczyć, że jakaś ponoć rewelacja. No, zrobiłam nawet parę, proszę Państwa, ujęć, zdjęć, filmów, ale takich zdjęć, żeby pomruczeć w naszym radiu. To KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby Extra. I pomruczałam tam na tej wystawie o Janie Husie, bo tam tych plansz jest sporo. Żeby to zrobić kamerą o dużej rozdzielczości, to trzeba by się trochę było poświęcić. Ale ponieważ zdeprymowali mnie troszeczkę ci pracownicy na dole, że zamiast, och, pani Elżbieta Ostenta, ale że wiecie Państwo, kto z tych moherów, kto z tych katolików będzie reklamował Husa? Żeby co? Żeby ludzie myśleli coś przeciwko Kościołowi katolickiemu? Nie! No to więc oni są antyreklamą wystawy Husa, wystawy o Husie. Jak w wielu różnych miejscach jest jakaś baba z dziadem jako antyreklama. Proszę popatrzeć w telewizji Bicholandia. Antyreklama jako Krystyna Zbylut. Antyreklama w Media Markt. A jeszcze mnie oszukali, bo kupiłam kartę za 79 zł. Zwykłą szesnastkę, bo bym mogła kupić 32 MG. Muszę przepchnąć. Uchodźców wtedy częściowo byli to powiedział, że 7 razy szybciej chodzi ta karta. Już ze wskazaniem, że no może trochę szybciej chodzi. Ja mówię, żeby chociaż tak 2 razy szybciej, 1,5 raza szybciej. To już nie trzeba czekać tyle, prawda? Jak film wchodzi o dużej rozdzielczości, dokładny, dobry film. I nie trzeba długo czekać, bo to wszystko, wiecie Państwo, jest kosztowne pod względem pieniędzy, pod względem czasu. Tam troszeczkę szybciej chodzi. Ja mówię, Boże, z tym troszeczkę tańsze są pomidory w Kerpurku, złoty 69. Aż będę musiała teraz pojechać znowu do Tesco Extra, proszę Państwa, żeby zobaczyć, bo ile tam są pomidory, bo tam jeszcze macie kartę, że taniej musicie zapłacić. Różne rzeczy, buziaczki. Proszę iść. No na kartę. Ponieważ jest frustracja. Karta nie kradzieże, tam masz 20% tak. Karta, jako taki jak Tesco. Czytaj w Pana słowach, że mury trzeba chciałam powiedzieć Gladbord. Nie, ja nie jestem zwolennikiem izolacji jako metody politycznej z jednego prostego powodu. My absolutnie nie jesteśmy dzisiaj w stanie na taką izolację skazać Europy. My zależymy w istotnej części światowego bilansu Europy, której istotna część wydobywa się na kontynencie afrykańskim, na Bliskim Wschodzie. Mało tego, no, politycy uzależnieni od głosu swoich wyborców stoją w rozkroku, bo z jednej strony mają nas bronić przed falą uchodźców, która według niektórych stanowi bezpośrednie zagrożenie, a z drugiej strony przecież przysięgają na takie normy etyczne, które każą pomagać uchodźcom, ratyfikowali konwencję genewską i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym nie będzie im tutaj łatwo. Ratyfikowali, ale nie czytają. No bardzo często nie znają treści, to prawda. Natomiast jeżeli chce mnie pan zapytać, jaka jest dzisiaj metoda na pomoc chociażby w tej sytuacji
Libia, Syria, Irak. Mam wrażenie, że niedługo Jemen będzie takim państwem upadłym, a sytuacja przeniesie się niżej w pas subsaharyjski, środek Afryki. To jedyne, co można by było zrobić, to do ONZ-u wyjść z pomocą. Państwo, Hanna Mielech zawsze mówiła, że lepsza jest przykra prawda, ale prawda niż tak sobie bele uchołektać Panu Bogu, jakoś faryzeusze, którzy składają ręce, modląc się. Przecież Biblia mówi tak, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, to nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie złe uczynki, co mi po mnóstwie waszych ofiar. A gdy przychodzicie do mnie, zakrywam moje oczy przed wami. Czy jaskinią zbójców nie jest w oczach moich? Raczej ten dom, oto ja to widzę, mówi Jahwe, zastępu. No, ciekawe dyskusje, bo przynajmniej musimy być bezpieczniejsi, ale państwo zobaczą, że ci religianci nie ustępują, no bo o co chodzi? Proszę państwa, mówią, że religia to jest opium. Przecież jeszcze Kurt Waldheim kiedyś, on żyje czy nie? No, to już nie jest moja dziedzina życia. Czy żyje czy nie? Chociaż pracowałam też i w statystyce medycznej, zgony, urodzenia. Proszę państwa, na Wiejskiej 19 przy samym Sejmie. To chyba dużo wiem, prawda? Kurt Waldheim, to chciał mnie zakrakać. Kurt Waldheim powiedział... Reklama, proszę państwa, za grosz. Oni ciągle zarabiają tylko. Kurt Waldheim powiedział, że religia jest opium dla ludu. I to tak trwa i trwa aż dotąd. Dobrze. Duda pojechał, był wczoraj, proszę państwa, w tej Częstochowie prawosławnej, czy może centrum Częstochowy prawosławnej, gdzie? Na Górze Grabarce. Ja tam byłam ze dwa razy. Jeździłam, proszę państwa, z Walą. Walentyna, jak ona się tam nazywała? Byłam nawet z Mareczkiem rok temu w Białymstoku, może to już teraz 2 lata będzie. Tam nawet tak tańczyłam, śpiewałam, proszę państwa, przed tym całym pałacem Branickich, przed jakimś tam posągiem, zdjęcia sobie robiłam. Proszę państwa, Walentyna umarła, bo ona jeździła kiedyś tam do Kuźnicy Białostockiej, miała swoją działkę i ona, proszę państwa, była bardzo fajna. No tam u prawosławnych to tak, ona zostawiała mnie w domu, bo jak szła na siódmą już w niedzielę gdzieś tam śpiewać do tego chóru wojskowego, troszeczkę, to znaczy ja tam śpiewałam w tym chórze wojskowym u, proszę państwa, Eugeniusza Skowrońskiego, to ona gdzieś tam do niego leciała, bo on miał też dyrygowanie w małej tej Magdalence, takiej tam pod dworcem PKP, tam pod kościołem Rocha, który został, no powiedzmy, zaprojektowany czy wybudowany przez księdza Abramowicza. No nie wiem, kto tam budował, kto tam dyrygował, ale proszę państwa, bardzo ciekawe. No i ona na siódmą szła śpiewać, do chórków modlić się i potem przychodziła na Lipową 15 do cerkwi świętego Mikołaja. Tutaj wasz ten katolicki Mikołaj w Warszawie zmarł. Proszę państwa, potem ona spotykała się ze mną właśnie na górze, na chórze, ale to dzięki mojemu wstawiennictwu. Przyjdź do Dubeca, to jest chór katedralny w cerkwi Anglo-Ameryki Białystok. Ja tam śpiewałam, też i solówki śpiewałam i wszystko. U Dubeca, to jest Wasilij Dubec, fajny facet, on bardzo gościnny. Proszę państwa, co to jest prawosławie w Białymstoku? Jak ktoś Pana Boga wierzy, to Pan Bóg jest z nim. On codziennie mnie zapraszał, bo ja tam jako gość zapraszał w Anglo-Ameryce Białystok. Ile razy byłam i u tej Sochy, ale ta Socha to pół diable. Natomiast ten Dubec to rzeczywiście w Pana Boga wierzył, tego prawosławnego, że tak powiem już, że nie lewosławnego, bo tutaj ci katolicy to nie umieją na podstawowe pytania sobie odpowiedzieć, dać, dlaczego te wojny, dlaczego cierpienia, dlaczego ona na raka umiera, a ta Matka Boska Ostrobramska, że jej nie pomaga. Dlaczego? Ja mówię, boś głupia, modlisz się, po co ty się modlisz, skoro ty papierosy palisz? Palisz, zobacz, u nas w cerkwi to chociaż tych papierosów nie palą,
tak jak u was te mohery wszelkie i przed supermarketami i tu, i przed Carrefourkami, i przed Realami, przed Oszołomami. Wszędzie stoją, kopcą te papierosy, a potem jak mają raka, to do Matki Boskiej Ostrobramskiej, oczywiście, oczywiście. A Matka Boska Ostrobramska wypiła się dupą. Powiedziała, że wam nie pomogę, bo żeście papierosy kopcili. Nawet widziałam, że w tych szpitalach, jak lekarki leczą ludzi chorych na raka, przecież ci ludzie strasznie cierpią, to idą potem na przerwę lekarki i palą papierosy. No to do czego to jest podobne? Nie pomogę wam, nie przyjadę i nie przyjeżdżają już tutaj do tej moherowej Warszawy z Anglo-Ameryki, Białystok prawosławni. Nie przyjeżdżają, nie chcą, nie będą przyjeżdżały, nie przyjedzie Anka, nie przyjedzie Hanka i nie przyjedzie Danka. No, tam mam przecież też Dankę Wiśniewską na ciepłej. To ta Danka Wiśniewska mówi tak, to jest nasza Collins. Mówi, piękna kobieta. Zośka tutaj, ta spod Zamościa, to musiała się malować. A tamta była szczupła, fajna, pięknie się też malowała, jako świadek Jehowy, ale z gustem, ale z gustem. Piękna kobieta, piękna Collins. I ona mówi o tej Sosze, o tym półdiable. A mnie, ale ty masz zainteresowaną, jak ci obiady gotuje, kawę robi co sekunda, to już dobrze i tak było. Ale mówili w bloku, a la Socha to są karaluchy. I ona narzekała na ten blok, bo z Ełku przyjechała. Radio Tok FM Euro kończy ta ekstra, słuchaj wiadomości. Jakakolwiek ingerencja w sprawie referendum będzie niezgodna z prawem, przekonuje marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Decyzję prezydenta w tej sprawie mamy poznać dziś wieczorem. Za chwilę w informacjach także starcia między uchodźcami i policją w Niemczech i Jerzy Janowicz, który powalczy dziś o ćwierćfinał turnieju ATP w Cincinnati. Dopisanie pytań do referendum, które odbędzie się 6 września, czy zorganizowanie drugiego głosowania razem z wyborami parlamentarnymi. Dziś wieczorem prezydent Andrzej Duda ogłosi swoją decyzję w tej sprawie. Z wnioskiem o rozszerzenie głosowania o 3 pytania dotyczące wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego dla 6-latków i prywatyzacji lasów państwowych zwróciło się m.in. Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei o tym, by te dodatkowe pytania zadać w drugim głosowaniu, mówił szef Solidarności Piotr Duda. Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła w poranku Radia Tok FM, że nie ma wątpliwości, że prezydent Andrzej Duda spełni oczekiwania PiSu i ogłosi drugie referendum. Spodziewam się, że raczej dowiemy się, że są nowe pytania i ma być nowe referendum, ale skoro pan prezydent tak chce honorować wszystkie pytania, które pojawiają się ostatnio politycznych, to proponowałabym także pytania, które Ruch Palikota kieruje. Dalej idzie marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Jego zdaniem jakakolwiek ingerencja w sprawie referendum byłaby niezgodna z prawem, a to właśnie Senat zajmie się ewentualnym wnioskiem prezydenta w tej sprawie. Wszelka ingerencja w treść albo datę tego referendum, które zostało zarządzone, byłaby pozaprawna. W tej kwestii ja mam jasność. Nie zgodzę się na to, aby poprzez działania pozaprawne demolowano system prawny w Polsce. W referendum, które odbędzie się 6 września, odpowiemy na 3 pytania dotyczące finansowania partii politycznych, jednomandatowych okręgów wyborczych i rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Więcej o tym piszemy na portalu tok.fm.pl. Słuchasz informacji Tok FM. A w nich zamieszki w obozie dla uchodźców w miejscowości Sul w niemieckiej Turyngii. Jak informuje Frankfurter Allgemeine Zeitung, około 50 imigrantów zaatakowało policjantów. W sumie rannych jest kilkanaście osób, w tym 3 funkcjonariuszy. Wszystko zaczęło się wieczorem, gdy jeden z mieszkańców ośrodka zaczął wyrywać kartki z Koranu, co wywołało wściekłość grupy uchodźców. Na pomoc wezwano policję, bo ochroniarze nie byli w stanie zapanować nad sytuacją. Policjanci zostali obrzuceni kamieniami. Uszkodzonych jest kilka radiowozów. To teraz w informacjach jeszcze wynajęty przez rząd w Atenach wielki wycieczkowiec, który miał przetransportować syryjskich uchodźców z greckich wysp do Salonik na północy kraju. Dziś rano jednak statek zacumował w Pireusie. Skąd ta zmiana kursu, o tym Dionis Turis. Po niedawnych starciach między uchodźcami a policją na Kos, rząd premiera Tsiprasa wysłał na wyspę Prom, który przemianowano na mobilny ośrodek dla uchodźców. 1300 osób było na pokładzie, gdy statek opuszczał port, a kolejni uchodźcy dosiadali się na Kalymnos, Leros i Lesbos. W sumie blisko 2500 uciekinierów. Mówiono im, że popłynął do Salonik, skąd następnie autobusami będą przewiezieni do ośrodków przy granicy z Macedonią. Jednak jak donoszą greckie media, rząd w Skopie mocno zaprotestował. Po dyplomatycznej kłótni władze w Atenach nakazały, by statek popłynął jednak do Aten. Na pokładzie zawrzało, bo
Syryjczycy nie chcieli płynąć do greckiej stolicy, nigdy nie zamierzali w niej zostać na dłużej. Teraz sami będą musieli pokonać trasę za Aten przez Saloniki aż do północnej granicy, czyli blisko 600 kilometrów. Większość z nich przejdzie przez Macedonię, Serbię i kolejne kraje, by koniec końców dotrzeć do Niemiec. Dionis Sturis, TOK FM. Korea Południowa odpowiedziała ogniem na ostrzelanie posterunku granicznego przez wojska z komunistycznej Korei Północnej. Jak informuje południowo-koreańska agencja Yonhap, władze zarządziły ewakuację cywilów z miejscowości położonych niedaleko zaatakowanego posterunku. W Seulu trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane zaraz po ataku ze strony komunistycznej Korei. A na koniec tych informacji jeszcze sport. Jerzy Janowicz, który powalczy dziś o ćwierćfinał turnieju ATP w Cincinnati. W trzeciej rundzie Polak spotka się z Oleksandrem Długopołowem. Szczegóły dla Państwa, Kamil Gapiński. Będzie to czwarte spotkanie obu tenisistów. We wcześniejszych meczach Ukrainiec za każdym razem wygrywał z Janowiczem. Ostatnio podczas kipsowych rozgrywek w Pucharu Davisa w Szczecinie. Polski tenisista nie zdołał wówczas wywalczyć choćby seta. Polak w tegorocznym turnieju w Cincinnati ma za sobą dwie wygrane. Do tej pory pokonał Francuza Gaela Monfisa i młodego Amerykanina Jareda Donaldsona. W zeszłym roku Janowicz zakończył swój udział w tej imprezie w 1/8 finału. Kamil Gapiński, TOK FM. Dziś w całej Polsce dużo słońca i bez deszczu. Na termometrach od 18 stopni w Zakopanem, 22 w Trójmieście, 24 w Warszawie, Radomiu, Płocku i Toruniu. Najcieplej będzie dziś we Wrocławiu i Poznaniu. Tam termometry pokażą 25 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 13 miesięcy słońca. Nie 12, tylko 13 miesięcy słońca. Tak, to prawda, dlatego że w Etiopii jest kalendarz tak podzielony, jest to rok, że... Proszę jechać za...